Dzień dobry Państwu. 28 czerwca 2024. Słuchajcie, jest już późno. Ja już zdążyłam być... Dobra! Ja już zdążyłam jechać do sklepu, wrócić, bo nie wzięłam sobie portfela, a pojechałam specjalnie tylko i po kawę. Tylko i wyłącznie po kawę, chciałam powiedzieć. Musiałam wrócić, bo nie wzięłam portfela. Nie mogłam się rozliczyć blikiem od Pawła, bo nie mogli znaleźć telefonu Pawła. Teraz się znalazł pod wiatą. No więc szybka akcja. Kawy jeszcze nie zrobiłam. Paweł jeszcze nie odmawia przyjęcia. Słucham, Władziu, co mówiłeś? Na maksa duszno jest w ogóle. Nie ma takiego ostrego słońca, ale jest duszno. Już koło 30 stopni pokazywał termometr, no ale też nie jest... No nie, no taki torcik będziesz jadł, chłopie. Dobra, słuchajcie, my startujemy z tym dniem. Idę robić dzieciom śniadanie. I działamy, bo... No, Paweł to jest dzisiaj trochę jeszcze poza życiem, ale zaraz go zrzucimy z łóżka i będzie trzeba działać. Dobrze, ale to Władziu, dobra, ja tu zaraz przyjdę z koszem na śmieci i to powywalamy. Dobra, ja też idę do domu robić wam kanapki, chodź. Z wędlinką dla pani? Tą, co sobie wczoraj kupiłaś? Tak? No to chodź. Tutaj niebo niby czyste. Jak ona się nazywała? Sucha? Krakowska sucha. Krakowska sucha. Tu jakiś mazak leży twój. Ten? Nie, tam. Na tym, na murku. Chodź. Bardzo ładnie ci wyszło. Władziu, Matylda! Chodźcie! Matylda! No niespecjalnie się Państwu podoba konieczność jedzenia śniadania z rana. Dobra! Klara już wychodzi z domu. Jeden Władziu, na którego można liczyć. Chodź, kocie. Pospieszysz się, Matyśka? Pospiesz się. Chodź, Klara. Proszę, postawcie sobie tutaj na stole i zjadajcie, dobrze? Twoje są z serkiem, twoje są z kiełbaską, a Matyldy są te z warzywami. Smacznego. Chcecie coś do picia? Nie, możesz mi przynieść wodę. Zobaczę właśnie, czy jest jeszcze tu. Idę zobaczyć, jakim idzie to jedzenie. Ugryzie wam, towarzyszy, rozłożyliście sobie parasol? Ugryź, nie. Słucham? Ja rozłożyłam. Nie, bo nie dojadę. Proszę pana, proszę pana. Ugryniu! Ale się wczoraj... Wczoraj się przytulaliśmy, tak, Miniu? Taki kochaniutki byłeś, tak się przytulałeś ze mną wieczorem. No, bo się pogniewamy. Nie szarp go. No co nie szarp go, jak chciał szynkę zjeść już? Kanapkę zawinąć. Dzisiaj chyba będzie padać, moi drodzy. No nie wiem, tak mi się wydaje, że taka była prognoza. Popatrzcie na mnie. Także... No, trzeba korzystać, póki się da. Póki jest niezła pogoda. Tam to w ogóle coś nam wyrosło w tych doniczkach. Kobitko, no. Coś wyrosło, tylko chyba dawno zapominamy to podlewać, Klarunia, nie? Coś mokro tu jest, nie wiem jakim cudem. Nie ma. To twoje. Przecież. Nie, bo już, bo te dwie już nie ma ich. No przecież w tych dwóch było i w tych dwóch jest. Zjadajcie, koty. Jezu, ale dzisiaj duszno jest po prostu. Chyba będzie naprawdę padać. Chociaż na razie to nie zapowiada się, nie masz czego. Tutaj nam się kot suszy wełniany, ale mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Dobra, drodzy Państwo, to tak, witamy się z Wami w piątek, jak mówiłam, 28 czerwca. No i działamy, żyjemy.